Wschodnia, Szkowska, Andrzeja, Piotrkowska, Świętego Jerzego, Kilińskiego, Malinowa, Mokra, Zielona, Orla, Więckowskiego, Limanowskiego. Wyglądasz jak dorosła. Ja jestem dorosła, tato. Posłuchajcie, zanim wyjdę dalej, mam dla was niespodziankę. Przyznajcie się, mamo, tato, to jest mój nowy chłopak. To jest tata i mama. Straszewska, miło mi. Tata Wiki, miło mi. To jest Radek. Poznaliśmy się na studiach. Nie mówiłam wam, bo chciałam, żeby to była niespodzianka. Proszę, wejdźcie do środka. Bardzo przepraszam, Wika nas nie uprzedziła, więc może być mało. Mało, spokojnie. Nie, 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 Radek nie wiedza. To gdyby było zasłonę, to proszę powiedzieć, tak? Spokojnie, mamo, jeśli będzie, to powiemy. Nie jesteśmy małymi dziećmi. A więc poznaliście się na studiach? Tak, tak, poznaliśmy się na studiach. Radek jest trochę starszy. Ja byłam na czwartym roku, kiedy on kończył. Poznaliśmy się na fakultecie. I na tym samym kierunku? Dziękuję, ja też mam nie. Nie, nie, nie. Radek skończył neurofizjologię. Dziękuję. Co się po tym robi? No, pewnie różne rzeczy. Radek pewnie chętnie mam powie, tylko trzeba go trochę zmusić, bo jest nieśmiały. Dziękuję. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to podpiszę kontrakt z angielskim laboratorium. Angielskim? To jak to, wyjeżdżasz? Nie no, mamo, spokojnie. No może będzie jeszcze oddział w Polsce, ale niewykluczone, że wyjedziemy do Anglii. Znacie się już prawie 2 lata. Tak, tak. Znamy się 2 lata, ale jesteśmy ze sobą od roku. Nie mówiłam wam, bo wiecie, studia i my w ogóle sami też nie byliśmy pewni. No a teraz już stwierdziliśmy, że chcemy wam powiedzieć. Przepraszam was na chwileczkę, dobrze? Zaraz wracamy. No i co on sądzisz? Nie wiem. Czy on nie wygląda na Żyda? Przestań. Nigdy nic nie wiadomo. Wikuś, możemy same porozmawiać? Tak, oczywiście. Poczekaj, zaraz wracam. No co jest? Słuchaj, ja nie jestem przygotowana. No trzeba było nas uprzedzić. Mamo, ale chcieliśmy, żeby to było tak... Kurczek, w filmie trochę, wiesz. No ja wiem, ale to nie o to chodzi. Ja nie mam pościeli. Ja mogłam ojca wysłać do ciotki Elki, a teraz co, ona nie ma? Mamo, spokojnie, ale chyba jest ten pokój, tak? No dla ciebie mam wszystko przygotowane. Bardzo dobrze, mamo, my śpimy razem, spokojnie. Fikuś. Mamo, mamy 21. Spokojnie.
Ciągle nie jestem pewien, czy on nie jest Żydem. Cicho, bo nas usłyszą. Śpi już. Codziennie tutaj przychodziłam. Albo spotykałyśmy się z koleżankami. Zawsze się zastanawiałam, na co będzie tam mieszkanie. Marzyło mi się takie mieszkanie, wiesz, w którym będzie dużo pokoików, w którym będzie kolorowo. I wtedy mieszkaliśmy jeszcze w tym jednym, razem z moim bratem, w tym, który poszedł na księdza. Wiesz co? Cieszę się, że rodzice tak zareagowali, wiesz? Mogło być lepiej, ale bałam się, że będzie gorzej. A tato się nie przejmuj, spokojnie. On tak jest, ale polubił cię. Polubił cię, a jeśli cię nie polubił, no to cię polubi. Wiesz, że ja tutaj pierwszy wcałowałam się z chłopakiem? No. Ja miałam 7 lat, on miał 6. Wtedy się zgadaliśmy, że oglądaliśmy taki film, którego nam rodzice nie pozwalali oglądać. I oni tam tak robili, więc my postanowiliśmy, że też będziemy. Tak dziwnie, nie? Okazało się, że tak mokro i w ogóle... Nie, no spokojnie. Nie. Nie zraziło mnie to zbytnio. Wiecie co? Może ja was zostawię na chwilę, dobra? Zaraz wrócę. Co robisz? Murzynka. Murzynka mojego ulubionego murzynka. Tak. Bo ja miałam ci powiedzieć jutro razem z Radkiem, jak ma przyjść jutro ta wiadomość odnośnie tego laboratorium. No. Ja nie wytrzymam do jutra. No co?
Mamo, jestem w ciąży. Co? No, będziesz babcią. Można się było domyśleć. Oni już za to wypili. Pilnuj swojej wątroby. Ty, zięciu, też. On musi być ślubny. No.